Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii How To. Dzisiaj nauczymy się chicken bara. Ogólnie to sztuczka polega na tym, że stawiając swoją przednią nogę na tylnym pegu, podnosicie kierownicę do góry i skręcacie kierownicą o 360 stopni i łapiecie sobie przy tym też siodełko kolanami, żeby po prostu rower Wam nie latał pomiędzy nogami. Dobra, więc teraz pokażę Wam wszystko krok po kroku. Na początku powinniście sobie podnieść lekko siodełko, bo po prostu będzie Wam łatwiej złapać je kolanami. Dalej, jeżeli macie lewą nogę z przodu, tak jak ja, to powinniście mieć lewe pegi po lewej stronie. No i tak, przednią nogę stawiacie na swoim tylnym pegu. Radziłbym w ogóle na początku zrobić to na zerowej prędkości, żeby się nie wywrócić. Będzie to wyglądało tak, że jedziecie sobie na zerowej prędkości, łapiąc dość mocno tutaj siodełko kolanami. Najpierw podnosicie sobie przednie koło i puszczacie jedną rękę w ten sposób. Więc tak, jeżeli nauczyliście się już puszczać tą rękę, przydałoby się teraz nauczyć w ogóle, jak kręcić tą kierownicą, więc kręcimy kierownicą w ten sposób, że jak macie lewą nogę z przodu, to kręcicie lewą ręką. Najprostsza metoda to jest taka, że po prostu kierownicę prowadzicie cały czas tą swoją lewą ręką i tutaj dopiero ją łapiecie. Więc tak, kręcimy całą jedną ręką i druga, prawa ręka już czeka przy udzie, żeby później złapać tą kierownicę. I trzeba sobie poćwiczyć kilka razy, żeby ten ruch opanować. Więc tak, jeżeli już opanowaliście te dwa ćwiczenia i już powinniście bez problemu podnieść koło i zakręcić tą kierownicą, na pewno zajmie Wam to trochę czasu, żeby się po prostu oswoić z tym i przełamać. Więc tak, jedziecie sobie, najpierw łapiecie kolanami siodełko i podnosząc przednie koło dość wysoko, rower Wam nie zleci, bo stabilizujecie go nogami. Podnosząc to przednie koło, po prostu obkręcacie tą kierownicą. Nie ma się czego bać, naprawdę nic sobie nie zrobicie. Można też to zrobić drugim sposobem, czyli puszczacie obie ręce. Więc tak, to by było na tyle z tego odcinka. Myślę, że Wam pomogłem. Trenujcie, nie poddawajcie się, bo na pewno nie siądzie Wam to za pierwszym razem. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!